Zadanie 12. Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x to się równa x odjąć k dzielone na x kwadrat plus 1, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Ta funkcja spełnia warunek taki, że f od 1 jest równy liczbie 2. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość współczynnika k we wzorze tej funkcji jest równa minus 3, 3, minus 4 lub 4. I teraz popatrzmy na to, co mamy tutaj powiedziane. Mamy powiedziane, że f od liczby 1 jest równy liczbie 2. Co to znaczy? To znaczy, że dla argumentu równego 1 przypisana została wartość 2. Można to ująć jeszcze troszeczkę inaczej. To znaczy, że argument tej funkcji równy 1 ma wartość 2. Co to jeszcze oznacza? To oznacza, że do tej funkcji, tej tutaj, należy punkt o współrzędnych 1 i 2. No i mamy tutaj współrzędną x-ową i współrzędną y-ową. No ale popatrzmy, mamy tutaj podany wzór f od x to się równa x odjąć k nad x kwadrat plus 1. To jest wzór funkcji, ale każda funkcja ma jakiś wykres. Wykresem każdej funkcji jest jakaś figura w układzie współrzędnych. I tę figurę możemy opisać wzorem y równa się. W tym przypadku y równa się x odjąć k dzielone na x kwadrat plus 1. I teraz do takiej postaci my podstawiamy dwójkę pod y, natomiast jedynkę pod x. I zrobimy to już tutaj na boku, czyli my będziemy mieli 2, które jest równe liczbie x odjąć k dzielone na x kwadrat plus 1. No i teraz, no właśnie, tutaj tak naprawdę już moglibyśmy też od razu podstawić, chociaż dobrze, zapiszmy tutaj x kwadrat plus 1. Ja tego nie zrobiłam, moglibyśmy od razu jedynkę podstawić pod x. Nie zrobiłam tego od razu, zrobię to poniżej. Czyli tutaj będziemy mieli 2, które jest równe 1 odjąć k dzielone na 1 do kwadratu plus 1. I teraz tak, tutaj będziemy mieli w liczniku bez zmian, natomiast 1 do kwadratu jest równe liczbie 1, do tego dodajemy 1. Musimy teraz zredukować to, co stoi w mianowniku. 1 plus 1 jest równe liczbie 2. W związku z powyższym ostatecznie tutaj uzyskujemy 2, które jest równe 1 odjąć k nad 2. No i teraz obustronnie mnożymy całe wyrażenie przez 2, żeby się pozbyć tego mianownika, uzyskując dzięki temu 4, które jest równe liczbie 1 odjąć k. I teraz takie równanie ja zamieniam stronami. W kolejnym kroku jedynkę muszę przenieść na prawą stronę równania, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, czyli uzyskuję tutaj minus k, które jest równe 4 odjąć 1. Może tutaj, żeby nam się to nie pomieszało, to ja tutaj tę czwórkę zapiszę czytelnie. Czyli będziemy mieli 4 odjąć 1. W związku z powyższym minus k jest równe liczbie 3. Musimy teraz obustronnie oddzielić albo pomnożyć całe równanie przez minus 1, dzięki czemu uzyskujemy k, które jest równe liczbie minus 3. To oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A.